Ona mnie nie chce, ale mam plan. Krzyczę, ale, ale duży portfel mam. Nie chcesz ze mną zagrać, no to zagram sam. Ale, ale mówię jej, ale, ale na bank. Ale, ale moi drodzy, dzisiaj jest smutny dzień i boję się niesamowicie. Mam wezwanie, a bardziej przyjdą po mnie. Moi drodzy, przyjdą po mnie i pójdę w smutne miejsce, złe miejsce, niefajne miejsce. Ja tam nie chcę iść, widzowie, ale oni mnie tam zaprowadzą i będzie się działo. Zresztą zaraz zobaczycie, o co chodzi. Moi drodzy, zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie kanał. Nie przychodzi, przez gardło mi nie przychodzi nic. No, trzymajcie, moi drodzy, kciuki za mnie, żebym dał rady. Aż mnie głowa boli z tych nerwów wszystkich tutaj. Naprawdę jest strasznie. Widzowie, poczekam, muszę poczekać, oni przyjdą. Na spokojnie. O kurde, tu jest pełno tych kowadeł. Spokojnie. Nie ma co się tutaj denerwować, moi drodzy, bo nerwy szkodzą zdrowiu, pamiętajcie. Halo, policja, proszę Halo? Wyjść na zewnątrz. Proszę wyjść na zewnątrz. Dobrze. Panie graczu palionowy. Dobrze. Zapraszamy do nas. Ja wiem, policja, o co chodzi, ja rozumiem, ale spokojnie. Wie pan, że miał pan ograniczone prawo opuszczania Wojanowic, prawda? Spokojnie. Nie wychodził pan nigdzie, prawda? Ja wiem, o co chodzi. Może pan poczekać chwilę, pójdę tylko do garderoby. Ja wiem, o co chodzi. Ja znam tą teorię. Ma pan 2 minuty. Dobrze, dobrze, zaraz przyjdę. Już idę do was. Idę spokojnie. Ja jestem przygotowany na to. Już? Dobra, ja jestem przygotowany, na to. O, ciepania, żeś się pan odwalił, no dobra. Ale ja wiem, o co chodzi. Jak zostaniesz zakuty w przebranie więźniowe, to już nie będziesz taki hop do przodu. Zapraszamy za nami. Ja wiem, o co chodzi. Zapraszamy za nami, dobrze. proszę, ja idziemy do sądu. Chciałbym pana sądzić! To nie moja wina. To nie moja wina. No, porozmawiamy o tym sądzie, pamiętaj. Ale patrz, ale ja się starałem. Wszystko, co powiesz, zostanie użyte przeciwko tobie w sądzie. Dobrze, tylko chcę ci coś pokazać, mogę tylko coś pokazać? Nie, idziemy, pokazuj nic, idziemy. Szybciej. Idziemy szybko. Proszę. Szybciej. Nie ma pokazywania, słuchaj, możesz błagam. Coś zrobić niedobrego, zapraszamy do błagam. Za nami. Proszę, za nami. Błagam. To są twoje ostatnie chwile, w których możesz tak spokojnie mówić, daj. Boli mnie plec już. Błagam. Błagam. Dobra, zapraszamy. Błagam, chwilę. Proszę przejść przez chwilę. Chwilę. Uciekaj. Chwilę. Chwilę poczekać. Zaraz schwytany do więzienia jeszcze zanim zostaniesz. On ucieka, co jest grane? A, pomocy. Miałeś nie opuszczać Wojanowic, zostajesz w tym momencie zabity. Pomocy. Strzelamy, Kasia, musimy go zabić. Ale ja nie mogę przez to przejść. Odchylemu się. Dobrze, no, poddaję się. Opuściłeś, to zostanie również wykorzystane przeciwko tobie. Nie. Za to dostaniesz karę dodatkowych dni. Nie o to chodzi. Proszę wejść do sądu. Dobrze, spokojnie, ale proszę mnie naatakować. Sędzie. Dobrze. Co? Na czas rozprawy sądowej proszę włożyć wszystkie swoje posiadane rzeczy do tej tutaj skrzyni. Wszystkie! No włożyłem, no. Sprawdźmy, może no przecież miałeś, dobra. No włożyłem. Zostaniesz dobrze, sprawdź! Za 3, 2. Czek, pisz sobie z Sądu Najwyższego Instancji Wojennej. Oła! Dobrze. Nie bij mnie. Dobra, złożyję wszystko. Tak. Okej. Okay. Rzeczy zostaną przechowane na czas rozprawy. Dobrze, ale dlaczego? W tym momencie to jest moja własność. Zabudowane. No mogę. O, nie. Dobrze. Nie wychodzić. Tak, tylko mogę jedzenie, proszę. Jedzenie? To jest ważne. Trenie. Trzymaj jedzenie. O, dobrze. Dobra, chodź, Kati, chodź. No, ej, no! Co ty robisz? Dobrze. Zginę! Oj, dobrze. O, pięknie. A teraz proszę tutaj przyjść w trybie. Dobrze, już biegnę. Ma pan minutę na to, żeby tutaj przyjść, bo inaczej... Te zabicie zostanie wykorzystywane przeciwko wam. nie, proszę pana. Pan atakował naszego normalnie świadka koronnego. Jak traktujecie swoich klientów? To jest... Klientów? Ty jesteś oskarżony. Więźniów. Dobra, chodź tu, to dopiero wtedy porozmawiamy. Dobrze. Zapraszamy. Mogę otrzymać moje jedzenie, czy tak nie bardzo? Właśnie, nie gadaj, pozostaję zaraz znowu. Dobrze, mogę jedzenie. Bez jedzenia. Nie masz praw do jedzenia. Mogę, ja nie. Sądzie się nie je poza tym, wiesz o tym? Co? Sądzie się nie je. Wiesz o tym. Co ty powiedziałeś? Teraz każde słowo, które powiesz, zostanie użyte. Dobra. Uwaga. Panie pomocniku, proszę zaprezentować artykuły, które zostały. Nie!
No, nie zabiję naszego pomocnika! Już przepraszam. Jestem dodatkowo ukarany, proszę. Nie, dobrze, przepraszam. Oła, dobrze, zginę! Nie! To jest drugi raz już! Jak ja mam się... jedno słowo, ale jak tak ja... cały czas. Jak ja mam się sądzić? Jak ja mam się sądzić? Ja znowu to mam biec. Nie robić głupot. Moje nogi już miętną, to zostanie wykorzystywane przeciwko wam. Puk, puk! Stuku, puku! Proszę, proszę puku, wejść na salę stuku. Sądową, na salę rozpraw. To będzie pana nowe miejsce przetrzymywania. Chodzę tu jak groźny boss. Groźny więzień zasługuje tylko chodzę na jak miejsce. Boss. Proszę, jeżeli nie wejdziesz w ciągu 3 sekund. No dobrze, no nie mieszkam. Zostanie na zniszczony i zostaniesz wydalony z Wojanowic. Nie mieszkam w tramwaju, trzeba było drzwi zamknąć. Co to za klatka na papugę, ty? No ej, halo, halo! Halo! Zostajesz tutaj. Dobra, my sobie jeszcze porozmawiamy tutaj. Innym razem, dobrze. Dobra, z racji, że jesteś bardzo trudnym więźniem, otrzymałeś proszę nie tykać tej klatki! Dobrze. Ja pierdzielę, zaraz dostaniesz kopa. Okej, okay, okej, okay, okej okay. Ale mnie denerwujesz. Dobrze, porozmawiajmy. No ja... Nie, no spokój, nie. Spokój, panie sędziu. Nie dam rady z tobą, no. Dobrze, dobrze. Dobra, możemy rozpocząć rozprawę. Ja cię sądową. Ledwo widzę. No dobra, ale okej, okej. Rozprawa, trzeba było nie wariować. Rozprawa sądowa numer 1 w Wojanowicach instancji pierwszej. Zapisuj wszystko, Mietek. Okej, okay. Zostały tobie postawione zarzuty. Psucia Wojanowic, psucia i to w trybie bardzo, bardzo złym psucia. Zniszczyłeś 3 bardzo ważne budynki, z czego jeden wieżowiec, drugi dom villagera. Przeciw! Cicho! Jeszcze nie wymieniłem rzeczy. Trzecie, zniszczyłeś domek na drzewie. Czwarty zarzut, zabiłeś praktycznie połowę pand, które były w naszym pięknym zoo. Jak chcesz się z tego wytłumaczyć? Tutaj mamy świadka koronnego panią Katy. Witam. Witam, tak. Witam. Jak chcesz się z tego wytłumaczyć? Katia tego po pierwsze nie widziała. Widziałam wszystko. Proszę, proszę pana, za składanie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność karna. Jak mogła to widzieć? Jak? Powiedz mi widziała jak. To, mamy to udokumentowane, nagrane. Dobra, byłem powiedz z nią. Mi jak, bo ja nie wierzę wam. Jest to film na kanale Wojan Games opublikowany bodajże 2 dni temu pod tytułem że palion zniszczył Wojanowice, tak. Skąd? Proszę się wypowiedzieć na ten temat, pani. Teraz głos ma pani Kati. No proszę. Chciałam tylko dodać, że u mnie na kanale również jest taki film. Dlatego jeśli pan sobie nie wierzy, tak. Pan sobie wejdzie i sprawdzi. To jest podwójny dowód, ponieważ na dwóch kanałach proszę jest pani, perspektywa moja proszę i perspektywa pani, Kati. Proszę pani. Słuchamy. Ja stresuję się chwilkę. Nie, chwileczkę. Mietek, tego nie zapisuj. To było jakieś nie. Na takich poważnych rozprawach takie rzeczy nie zapisuj. Pomijaj, bo mamy do czynienia z naprawdę dziwnym gościem. Dobra, proszę dalej kontynuować. Kontynuuję. Proszę pani, pani Kati, Kasia. Tak, słucham. Sprawa wygląda następująco. Tak. Czy ja mogę pani wierzyć i skąd mogę wiedzieć, czy te nie są podrobione, prawda? Prawda? Kurczę, te dowody na mnie. Ponieważ nie mamy drugiego takiego osobnika na Wojanowicach, który wygląda tak samo jak pan. No, jest osobnik o czarnej postaci. Posiada czerwone oczy. Proszę, ale proszę pana paliona, proszę. Jak twój. Chwileczkę, chciałbym. Dobra, wróćmy na miejsce, ale proszę pana, bo ja pana tam nie widzę. Będzie pan już spokojny. Tak, będę spokojny. Ale proszę, naprawdę, bo tak. To będzie na pana minus. Wszystko dobrze, co pan robi dobrze. Jest na pana minus, jeżeli jest będę to spokojny? Po prostu. Tylko poza daj, tym będzie daj mi to, pan to. Bardzo mało widział. Oddam wszystko, nawet jestem grzeczny. Będę dobrze. Spokojny. W takim razie toczymy dalej rozmowę na temat tego, co się wydarzyło. Proszę, byłem razem z Kati, również jestem taki swego rodzaju świadkiem, ponieważ byłem razem z Kati i widzieliśmy twój nick oraz twój skin chodzący i rozwalający 3 różne budynki na Wojanowicach oraz zabijający pandy. Potwierdzam. Tak, i widzieliśmy pana. To, mamy to nagrane, więc jakim cudem mógł nie być to pan? Wysoki sędzio, wysoki sędzio. Słucham. Pan wysłucha. Wysoki sądzia już. Bo... No właśnie. Wysoki sąd. No słucham. No, bo ja was nie widziałem wtedy. Bo używaliśmy podki o nazwie niewidzialność o czasie działania 8 minut. A od kiedy jest dozwolone, prawda, śledzenie? Kurczę. Nie, proszę takich argumentów tutaj nie wyprowadzać. Dobrze wiemy, że pan też korzystał często z takich dobrze. Podek niewidzialności. Mamy dobrze. To również udokumentowane na kanale Wojan Games oraz na kanale Panion okay. Games w postaci... Przeciw! Filmu. Przeciw! To! O to? To on.
to on. On to zrobił. To zrobił. To nie ja. Ale widzieliśmy ciebie. Twój nick, twój skin powiedzieliśmy już. Bo... to są pewne fakty. On mnie torturował. Mogę was zaprowadzić na chwilkę i potem tu wrócić, mogę was zaprowadzić, pokazać miejsce, gdzie mnie torturował i ja już musiałem to zrobić, to a nie tak, dowody? Że... No, tak, właśnie. Mam dowody, także mogę was zaprowadzić szybciutko, masz bo będziecie dowody? Mieli mnie w kajdankach. A jakie? No musicie iść dobra, za mną. Dobra, mamy chwilę na zbadanie dowodów, w takim razie zakuwamy cię w kajdany, cyk cyk. Okay. Może pan opuścić salę. Dobrze. Idziemy? Okej, idziemy. W takim razie proszę nam pokazać. Mogę. Chodźcie. Proszę nam pokazać, tak, dokładnie. Dobrze. Masz ograniczone ruchy, możesz jedynie tylko skakać, nie możesz nic rozwalać w kajdanach. Proszę nam żartuję, pokazać. Żartuję. Chodźcie. Proszę wysoki, nam pokazać dowody. Wysoki mapa sądzie. Jest dosłownie... żywna w wysokości 1000 zł. Wysoki sądzie, ale ja już tu naprawiłem, nie wiem czy wysoki za kłamstwo sąd widzi. Naprawię. No proszę szybko, ja nie mam czasu. Dobrze, mam jeszcze dobrze. Kilka innych rozpraw, tylko między się innymi kotem Mietkiem, który zjadł surową rybę. Chcę się pochwalić, że postarałem się i naprawiłem już parę rzeczy. Zresztą tam też, tam gdzie była lawa. Nie chcemy tego słuchać, chcemy dobrze. Słuchać dlaczego pan zniszczył rzeczy, a nie. Nie wiem czy, nie wiem czy wysoki sąd wie, ale pan pod swoim łóżkiem coś ma. Co mam pod... Co to jest? Kto mi to dał? No, niech pan otworzy, bo nie mam rąk. Otworzyć? Dobra, czekaj, dobra, cyk. Zabieram łóżko. Niech pani schodzi najpierw. Pan pierwszy, nie, Kati, nie, to może być coś złego, pan pierwszy. Niech pan... Pan dobrze, pierwszy. Dobrze. Mogę jedzenie, mogę jedzenie. Co to jest za pomieszczenie? Mogę jedzenie. Na planowania, co to jest za pomieszczenie? Zaraz wam opowiem jak mi dacie jedzenie. Spokój, pierw to. Dobra, trzymaj jedzenie. Dobrze. Okej. Okay. Dobrze, to jest pokój właśnie to miejsce. To jest mój największy dowód. Sala planowania, prawda? Tutaj nie ma już nic napisane, ale tu było napisane: zabij pandy, zniszcz ten i ten i budynek i tak dalej. Ja to miałem zrobić. Nie ma dowodu. I tutaj, wejdźcie sobie tu. No nie ma tutaj póki co dowodu. Kurczę, tu jest zalane, ale wejdźcie tu. A co tu jest takiego? Tutaj, zaklejcie tą lawę. O. Znacie, i tak, panie. uwaga. Co to jest za pokój, co? Tak wyglądał ten pokój właśnie. Stałem co to tutaj jest za pokój? I o, ja nie widzę dowodu. Pisałem z on i on mnie tu zapadał, tutaj. I paliłem się, zapadał? Torturował mnie. No niszczył to. To nie jest żaden pokój do tortur, to jest pokój pieszczot. To nie ma nie tutaj działa żadnego to. Tortur. Sprzeciw, nie działa. Szefu, mi nikt nie wierzy, nie mam żadnych poza świadków. Poza tym jak się wchodzi na to, nie odczuwam żadnych obrażeń fizycznych. On to niszczył, i wtedy. Kati, niech świadek koronny sprawdzi, czy faktycznie nic odczuwa jakieś działa, obrażenia. On to niszczył. Niszczył to? Tak właśnie, i spadałem tam i mnie torturował nie, i mnie zamykał. To według mnie za dużo a czy mam ma dowód! Jakieś nagranie? Mam dowód, jest na kanale Palion Games. Jest dowód. No, będziemy musieli przebadać dowód, bo no, zastanawia mnie bardzo to, co się tutaj wydarzyło. W takim razie da nam. Nie, proszę na początku wrócić do sali sądowej, tam będziemy dalej toczyć tę sprawę. To jest dowód, tam to jest zbadamy dowód. Dowód, który pan tutaj zaprezentował. Dobra. Co pan robi? Co halo. Panie sędzio, co pan robi? I wracamy do sądu. Panie Palionie, proszę. Dobrze, wolni. dobrze. Pani Kati. Grzywna 1000 zł! Jakiego hita dostał? Zapraszamy. No, pan ma... O, ma pan te! Jak to się nazywa? Co? Obrączki na sobie. Przepraszam, zapomniałem. No, zapomniał pan. Dobrze. Takich rzeczy się nie zapomina. Więc. Dobrze, w takim razie mamy 3 minuty na zbadanie dowodu. Wszystko sprawdzamy pan to widział. Na moim monitorze. Wszystko się sprawdzimy, wszystkiego się dowiemy. Okej, okay, po przeanalizowaniu dowodów. No faktycznie, został pan zmuszony. Było to faktycznie widoczne w nagraniu. Ma pan to udokumentowane. Czyli jestem wolny! Nareszcie! Nie, proszę wrócić! Nie bij Mietka! Zaraz pan zostanie osądzony za bicie Mietka. Przepraszam, za to też grozi. Grzywne, ja w wysokim sądzie wnoszę o grzywne dla tego pana, bo... Dobrze, nastawiam grzywne w wysokości 10 diaksów za uderzenie spokojnie, pana Mietka. Z YouTube'a mam strasznie więcej. Ja wnoszę o dobrze! Więcej.
stack diaksów w takim razie. Nie ma problemu, tyle co ja na 10 minut. Dobra, robię. Proszę, wracamy do naszej rozprawy sądowej. Dobrze, dobrze. Pani z Świadku Korony, proszę wrócić na swoje miejsce i powiedzieć nam... Ja tam nic nie widzę. Pani proszę Kasiu. Proszę powiedzieć nam dokładnie, co wydarzyło się w dniu, ja tam nic nie którym... widzę. To nie widzisz. No nie widzę was. Jak to nas nie widzisz? Tak nie sądzę, muszę podejść, mogę? Jak to nas nie widzisz? Proszę. Kasia oślepła. Widzisz wszystko! Proszę nie stawiać w nas w bambuko. I proszę nam powiedzieć, co pani dokładnie widziała w dniu, w którym pani oraz ja byliśmy i szpiegowaliśmy Paliona. A więc spędzałam miło czas z moim chłopakiem w moim... śledząc Paliona! Super! Ja cię słuchaj, ja się teraz jakby... Proszę dać się wypowiedzieć świadkowi. Dobrze, ale Wysoki Sądzie, nie lubię. Jo! Proszę mówić dalej. Spędzaliśmy czas, aż nagle zaczęły wybuchać różnego rodzaju TNT na Wojanowicach. No i zaczęło się robić naprawdę niebezpiecznie. Zaczęliśmy właśnie gonić, śledzić Paliona i widziałam właściwie wszystko, jak niszczył tak, każdą potwierdzam. Budowlę. Ale jedyne, czego ci nie wybaczę, ty jeden... Co to ma być? Co to ma być? Proszę nie bić! Co to ma być? Ale on skrzywdził pan Dziulki. Proszę wrócić na swoje miejsce. Życie mi tego nie co to ma być? Proszę nie bić! Wrócić na swoje miejsce, tam on Wysoki Sądzie, ona powinna zostać zamknięta w więzieniu. Jest nieobliczalna. Wysoki Sądzie, ale nerwy mną miotają, jak o tym myślę. Nie powinno tak być. Rozumiem, ale proszę, to jest sąd, tutaj zachować trzeba powagę. Co to w ogóle ma być za wnoszenie ostrych rzeczy? Może i pan robił to pod wpływem on. Jednak czyny, które pan wykonał, były na tyle niedobre, że mógł pan oszczędzić chociaż część budynków, nie niszczyć ich w całości, a na pewno... Ale ja musiałem w całości, ja musiałem... Nie! Ja musiałem w całości. Jak to w całości? Naprawdę, no tak mi kazał, no co mam ale powiedzieć. To nie daje usprawiedliwienia, że mógł pan mu odmówić. Dobrze, mam jedną prośbę, może pani Kati odłożyć ostre narzędzia? Przecież nie mam nic odbija złapie, jej się. Proszę odłożyć miecz, bo to faktycznie jest niebezpieczne, jak pani się z nim zachowuje. Odłożyć miecz. Odmawiam, ja muszę mieć broń do... Proszę odłożyć miecz. Co on robi? Uciek ci. No. Nie, ja rzucam tą robotę. Dzień dobry, żartowałem. Proszę sobie wrócić, no już naprawdę mnie denerwujecie obaj. Okej, spokojnie. Nie wiecie, że w sądzie zachowuje się poważnie? Sprawę. Dobra, wracając. Mógł pan odmówić, dlaczego pan nie odmówił? On. Nie, mnie takie rzeczy nie nabierze jak ładnie. On jest psychiczny. Dlaczego pan nie odmówił? Proszę powiedzieć. Moja córka Mamy. Była w niebezpieczeństwie. Córka, pan nie ma córki! Ja cię gadę. Proszę, nie, no proszę dobrze. Udowodnić, że ma pan córkę na Wojanowicach. Nie, no żartuję, nie chodzi o to, że no... Składa pan zabiłby mnie, ale to nie o to chodzi, zabił mnie. Po pierwsze, w ogóle uratowałem Wojanowice od tego, żeby były całe zniszczone, a są tylko trzy budynki, które były już nawet zniszczone, także proszę mi przestać, bo uratowałem część Wojanowic, nie ona jest nie, jeszcze w całości. Nie, pan je zniszczył, pan mógł to odmówić mu. Nie zgadzam się. I skontaktować się z nami, dlaczego pan nie skontaktował się z nami po... Bo nie było czasu, nie wiedziałem gdzie jesteście, co mam wam powiedzieć. To nie jest żadna wymówka, mógł się pan z nami skontaktować i spytać się gdzie jesteśmy. Nie ma tutaj żadnej wymówki. Naszym zdaniem tutaj i Mietek zapisuje wszystko. Naszym zdaniem to Mietek, śmierdzisz. Było zniszczenie Wojanowic. Chciał pan to zrobić i szuka pan alibi, że jakoby on miał pana do tego namówić. Poza tym mam dowody na to, że pan trzymał się z on już wcześniej i było to bardzo, bardzo. Jakie dowody? Nie. W postaci nagrań na filmie na kanale Wojan Games. Widziałem jak on wypowiadał się na ale... pana temat pod tytułem brata. On myśli, za każdym razem jak mówię na niego brat, po pierwsze, każdy widz to potwierdzi, to mówię, ale nie chodzi, ja nie uważam go za brata, tylko on tak uważa. To ja proszę chcę, mu tak ja... powiedzieć, że nie uważa pan go za brata. Nie powiem że mu tak, pan to? Ale pan nie sędzio, pan tego nie rozumie. Jak ja chcę go zabić w końcu, ja chcę, żeby on nie istniał, rozumie pan to? Ja chcę nie, zrobić tak, pana, ja, nie, chcę z... ja chcę mieć zamiast u niego zaufanie. Zamiast współpracować z nami, przecież my nie mamy z nim soja. Gdyby... Jakby nie wiem, żyjemy. Nie mamy z nim soja i żyjemy. Ja i Kati żyjemy. Pan musimy... natomiast trzyma się z nim cały czas. Jesteście ze sobą braćmi, tak się określacie.
i jesteś na dokładnie tym samym poziomie jak mi, czyli po prostu żyjesz. Więc on jest nieśmiertelny. Zrezygnować z... On nie. jest nieśmiertelny i musimy wiedzieć, jak go pokonać. No i mimo to my razem z Kati dalej żyjemy i nic się z nami nie... Panie sędzio, więc... proszę mnie wysłuchać. No, ja specjalnie mówię, że jestem jego bratem i ciągle mu liżę, no, żeby był, wiesz, zaufał mi. I co pan robi z jego zaufaniem? Na póki co nie widzę nic. Działam, żeby to zaufanie było coraz mocniejsze i w końcu spotkać się z wami, powiem wam jego słaby punkt, zrobić coś i go w końcu zniszczyć, ale nie wiem, ja tutaj osądzacie. Jakieś... Czy Palion tutaj osądzony? Cokolwiek nam powiedział na temat on do tej pory, coś co by nam pomogło go chociażby zniszczyć. Panie sędzio, ja klękam na kolankach. Klękam na kolankach. Proszę wrócić tam. Proszę wrócić! Jeszcze mnie bije! O kurde, jak mnie przerzuciła. Co się stało? Ja mówię, on jest opętany przez on. Moim zdaniem... Nie jestem! Gdyby on się trzymał z on, otrzymalibyśmy już jakąś pomoc z jego strony, ze strony Paliona. Dowiedzielibyśmy się czegokolwiek, na przykład jak skrzywdzić on, albo powiedziałby panie nam na pewno sędzio. Wcześniej o tej tajnej bazie on. Panie sędzio. Ja już, na uczuciach. Ale ja już panu nawet mówiłem. Alibi. Ja już panu nawet mówiłem, że chcę z nim mieć coś, żeby go zniszczyć w końcu. Ale... Mówił pan to bardzo dawno temu. Nawet jak jeszcze... Tutaj uwaga, proszę się wsłuchać, Mietek zapisuj. Tutaj, słuchaj, miałeś z nim soja jeszcze zanim on się pojawił. Rozumiesz to? I nic do tej pory nam nie pomogłeś. On się pojawił jakiś ponad tydzień temu tylko. O co ci chodzi? Nie tylko, Nie, on już dobrze, się objawiał, a ty miałeś z nim ale soja. Poczekajcie. Są filmy dobrze, na kanale Palion Games, w których chodziłeś portale. On się objawił, ale jak się objawił, to dopiero wtedy mogę te więzi wzmocnić. I co, ma pan coś na to? Dobra, ja się trzymam twardych dowodów. Proszę wrócić na swoje miejsca. Ja tutaj już wytaczam. Ja wychodzę, wysoki sądzie, przykro mi, ale nie będę zapisać. Nie, ja tutaj już wytaczam wniosek ostateczny. Nie. Proszę zostać. Okej. Okay. Mietek, zapisali wszystko. Dobrze, w takim razie proszę przekazać mi jakta. Mogę się umówić z Mietkiem na randkę? A jakaś naranda coś takiego? Mietek, jeżeli chcesz, możesz go odwiedzić w więzieniu. Halo? Dobrze. Chodź jakaś tu, Mietek! Proszę wrócić na swoje miejsca. Dobrze. Proszę wrócić na swoje miejsca. Jakaś narada czy coś takiego? No naradę teraz tutaj dajemy właśnie, proszę tam wrócić na swoje miejsca. Czemu pani Kati na najwyższym tutaj miejscu mam? Uwaga! Proszę o zachowanie ciszy w sądzie. Decyzję. No bo podejmujesz, tylko daj mi coś powiedzieć! Biorąc pod uwagę dowody pani śledczej Kati oraz to, jak nasz oskarżony się tutaj zachowuje, co chwilę się śmieje, co chwilę wychodzi ze swojego miejsca, a w momentach, w których chcemy od niego otrzymać jakiekolwiek ważne informacje, udaje poważnego i jeszcze niszczy nasze mienie. Kati, proszę, wypowiedz się na temat, co myślisz, myślałam, że byłoby najbardziej stosowne dla Paliona. Dobrze, odbuduję. Nie ma takich narad, nie ma. Tutaj jest wszystko jawne, pan musi wszystko zapisywać. Panie sędzio, panie najwyższy, najbardziej szanowany sędzio, jaki jest wniosek? No teraz ma chwilę, żeby powiedzieć się Kati, co ona uważa, że byłoby dla ciebie najbardziej odpowiednie. Ale ona? Ona ma to mówić? Proszę mówić, Kati. Winny, proszę go wsadzić do więzienia i dać mu karę. Żeby zapłacił bardzo dużo diamentów za to, co zrobił, uderzył kochać. Nie, diamenty to nie problem, zarabiam tyle siana. Ciekawe, czy w więzieniu zarobisz. Dobrze, po przeanalizowaniu wszystkich danych dochodzę do wniosku, że zostaje pan skazany na miesiąc więzienia Wojanowic. Jaki mnie? Jaki proszę miesiąc? Proszę nic nie mówić, zakuwamy nie, pana nie zgadzam się. Nie miałem świadków. Zgłaszam sprzeciw. Uciekam z tego miasta. Dosyć. Zostanie pan zabijany, dopóki nie wejdzie pan do więzienia. Rozumie pan? Do więzienia mam wejść? Jeżeli pan będzie się opierał, już nigdy pan nie wróci do Wojanowic. Proszę stamtąd wyjść. Gdzie pan? Czemu halo? Pan się chowa? No proszę, no widzę pana nick. Koniec, zapraszam tutaj. To jest panda jedna, z którą pan skrzywdził. Zapraszam. Nie, chodzi pan do rygorystycznego więzienia na samej górze. Zapraszamy. Ja nie chcę, to nie powinno być, nie wiem, jakieś sprzątanie liści. Ja jestem 15-latkiem. Sprzątanie liści, ha, nie, widziałem pana dowód osobisty.
Okej. Okay. Proszę nie zamykać drzwi. W tym momencie. Nara! Nara! No pewnie, że tam są. No nie! Pan już nigdy nie wróci. Nie, dobrze, otwórz mi. Wie pan, że możemy pana. Dobrze, otwórz mi. No dobra. Proszę. Ale nie miesiąc, proszę, jeden dzień. Skróćmy to na jeden dzień. Miesiąc. No nie poradzę sobie. Możliwość odwołania się od wyroku jednak wymaga to formy ale pisemnej. Widzi zapraszam pan ile tu jest muskularnych typków? Zobacz na moje flaki. Dowujemy pana, proszę. Wychodzimy. Zabezpieczymy dodatkowo. Nie opuszczajcie. Proszę się odsunąć, proszę się odsunąć. Nie. Zabudowujemy dodatkowo. Do widzenia! Nie mam tlenu, duszę się! Do widzenia! Duszę się! Mogę jedzenie, tylko dobrze, tylko jedzenie mi dajcie. Wychodzimy, Kati, wychodzimy. Skazany będzie otrzymywać jeden raz dziennie posiłek. Do widzenia. Proszę opuścić więzienie! Idę. Ja nie mogę, opuścili mnie. Koniec. To jest mój koniec.